Łukasz, strefa Skajka, lotnisko Bednary, powiedz nam wszystkim, o co chodzi z tą uprzężą, którą masz na sobie. Podobno, że nie mam wypaść. Nie masz wypaść. Nie masz nie wypaść. Bezpiecznie wylądował. Tak, bo będziesz dzisiaj po raz pierwszy skakał z padochronem. Pierwszy raz. Tak. To jakaś specjalna okazja, ten skok? Dziecko w drodze. Dziecko w drodze, postanowili, że skoczysz tak, zanim przyjdzie na świat. Tak, żeby miał to już za sobą, później na pewno bym nie mógł. Żona ci nie pozwoli? No nie. Ogólnie też pozytywnie nastawiona. To dobrze, chociaż tyle. Jakieś ostatnie słowa dla rodziny, znajomych? Chciałbyś im przekazać coś przed skokiem? Pozdrawiam was wszystkich, jak nie wrócę. Na pewno wrócisz. Miejmy nadzieję. Baw się dobrze, widzimy się w samolocie. O, patrz, kolega ja, a ty nie chciałeś. Ja zatrzymam, bo nie było czasu, wiesz, wcześniej. Dzięki. To nie leci z tandemem, rękę do góry. Mało taki. Chyba kajak. Co robisz? To ty jeszcze, Łukasz. Dobra. So hard to mount a piece on my broken heart. Yeah, I tried so hard to mount a piece on my broken heart. You know, people, I was too mad. It's not so serious, don't you cry. My mama used to tell me, be careful what you do. Don't give your heart to another man, 'cause he will have it too. Never listen, mama. And now I know she was right. Was right. No matter what I do, no matter what I try, I always cry. Mama was right. What you do, don't give your heart to another man, 'cause he will have it too. People, I was too mad, it's not so serious, don't you cry. Oh no, no matter what I do, no matter what I try, mama was right, I always cry. I got a mama.
Ale wypa! Gratuluję. Dzięki bardzo. Chyba mu się spodobało. Z tego co widziałem, co się działo w powietrzu. Chodź do mnie, Łukasz. Nie ma śliny w ogóle. Ludzie ci uprzą?